Dzień dobry, witam ponownie. Krzysztof Markowski z tej strony. Chciałbym dzisiaj w krótkim, dosłownie 3-minutowym filmie podzielić się z Wami własną historią, która ma dla mnie ogromne, ogromne znaczenie. Ta historia spowodowała lawinę śnieżną wśród ludzi w Polsce, znaczy dla mnie lawinę śnieżną, żeby to nie było nagle, że ja pompuję gdzieś jakoś swojego, ale związaną z tym, w jaki sposób pomagam i pomagamy ludziom. Otóż historia dotyczy naszej córki Julii, która 8 lat temu bardzo ciężko zachorowała. Po zapaleniu płuc zachorowała na reumatoidalne zapalenie stawów. I od tego momentu, kiedy zdiagnozowano po 5 miesiącach tą chorobę, kiedy włączono do leczenia chemioterapię metotreksat, kiedy włączono steroidoterapię metypryd i całą masę innych świństw, przez 3 lata dziecko w tak młodym wieku było bombardowane regularnie medycyną. Po tych 3 latach dowiedzieliśmy się jako rodzice od prowadzącej pani ordynator, że nie można dalej kontynuować leczenia, bo układ odpornościowy jest w takim stanie, że tego nie można robić dalej. I faktycznie Julia była w ciężkim stanie, bo najmniejsza infekcja potrafiła spowodować, że lecieliśmy po prostu z dzieckiem pod pachą do szpitala. I 3 lata bardzo ciężkiego życia. My jako rodzice praktycznie nie spaliśmy, pilnowaliśmy tylko, żeby nic się nie stało. I informacja, która nami wstrząsnęła, że nie będzie dalej, że nie ma pomysłu, że medycyna konwencjonalna nie wie, co dalej zrobić. To był grudzień 2012 roku, gdzie ja postanowiłem, to w takim razie ja biorę w swoje ręce zdrowie dziecka. I już w styczniu byliśmy w Warszawie na spotkaniu, gdzie spotkaliśmy się z fantastycznymi ludźmi, którzy promowali technologię, amerykańską technologię LifeWave. To jest nanotechnologia, fototerapia, która oddziaływuje na nasze ciało poprzez system meridianów, pobudzając ciało do produkcji antyutleniaczy, do obniżania stresu, do podnoszenia energii, do wszystkich tych procesów, które nie funkcjonują. Robi to bez efektów ubocznych, czyli nie można nikomu zaszkodzić. I z definicji jest dedykowana dorosłym osobom, ale my się dowiedzieliśmy o niej przez to, że było chore nasze dziecko. Na szczęście spotkaliśmy też specjalistów w Warszawie, którzy nam powiedzieli, że można to śmiało stosować. Historia dalej potoczyła się błyskawicznie. Dziecko w ciągu 1,5 miesiąca wyzdrowiało. Stanęło na nogi, powiedziało: ja chcę jeść, ja chcę iść do szkoły. I od tamtego momentu, od wiosny 2013 roku promujemy to rozwiązanie, dlatego że pięknie kiedyś powiedziała jedna znajoma: byłabym złym człowiekiem, gdybym o tym nie mówiła. I jakkolwiek odbierasz to, jakkolwiek odbierasz, że jest to sprzedaż, jakkolwiek odbierasz, że tutaj, bo jest to marketing sieciowy, nie ukrywam, że jest to, znaczy nie mam co ukrywać, że jest to system sprzedaży, który jest niekoniecznie lubiany przez Polaków. Ale mam to gdzieś, dlatego że technologia działa nieprawdopodobnie, nie szkodzi i każdy powinien się dowiedzieć. Więc jeżeli Cię to zainteresowało, co mówię, poszukaj sobie albo na tym profilu, albo zadaj pytanie, albo znajdź osoby, które się tym zajmują. Na pewno Ci pomogą. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia.